Dzień dobry, zanim nasz gość, czyli wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof Gawkowski, to na moment zajrzymy do dzisiejszych gazet, bo to jest dobry punkt wyjścia do rozmowy z panem Krzysztofem. No to tak, Dziennik Gazeta Prawna, Polacy wybrali wybory i pierwsza strona, która pokazuje to, jakie są wyniki w poszczególnych miastach, to po pierwsze i po drugie pokazuje najważniejszą informację z dnia wczorajszego, dobrą informację, czyli ponad 51% to frekwencja, oczywiście na podstawie wyników exit poll, czyli tych wyników, które jeszcze muszą być zweryfikowane, no ale to jest informacja wstępna, że frekwencja rzeczywiście całkiem dobra. Dalej Gazeta Wyborcza, która pokazuje, że miasta mówią PiS-owi nie, czyli poszczególne miasta dokładnie wyliczane, gdzie kto zwycięży. No i rzeczywiście Koalicja Obywatelska na miejscu pierwszym w zdecydowanej większości spośród tych miast. Dalej Rzeczpospolita, która w podobnym tonie wskazuje, że miasta dla opozycji, ale sejmiki dla PiS-u, czyli ta rywalizacja PiS-PO. I na sam koniec Dziennik Fakt i twarze trzech liderów: Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz. Czyli kto wygrał, a kto przegrał. Panie Krzysztofie, nigdzie nic o Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie ma też twarzy Włodzimierza Czarzastego. Co się stało wczoraj? Przede wszystkim to warto pogratulować tym wszystkim, dzień dobry, pogratulować tym wszystkim, którzy poszli na wybory, bo frekwencja duża i pokazuje to, że można Polaków zmobilizować. Warszawa tego najlepszym przykładem. Po drugie, jeśli mówimy o Lewicy, to sukcesy jednoosobowe, takie, które przypisujemy do miasta, no bo zacznijmy od Krzysztofa Matyjaszczyka w Częstochowie. Zwycięstwo w pierwszej turze. Pierwszy raz. Mm-hmm. Przecież już to trzecia kadencja prezydencka. Zwycięstwo w pierwszej turze członka SLD, Tadeusza Ferenca w Rzeszowie. Bardzo dobry wynik w Krakowie Jacka Majchrowskiego, popieranego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, więc sukcesy są. Oczywiście jest kiepski... No ale nie będzie mi pan mówił, że to był dobry dzień i dobry wieczór nie, dla SLD. Nie, chcę powiedzieć, że jest kiepski nastrój, bo spodziewaliśmy się lepszego wyniku do sejmików. Tutaj nie ma co ukrywać. Myślę, że Lewica powinna zastanowić się nad nową definicją i nowym takim opisaniem siebie od strony programowej i organizacyjnej. Ja też mam poczucie winy. To znaczy, ja jestem członkiem kierownictwa SLD i dzisiaj muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że popełniliśmy strategiczny błąd dotyczący tego, do jakiego elektoratu się odnosiliśmy. Znaczy, kierowanie tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie, bo to powinien być jeden z przekazów takiej myśli, że naszym elektoratem jest tylko ta starsza część elektoratu, 50-60+. To nie jest mądre myślenie, bo to znaczy, że partia może umrzeć razem z ludźmi, którzy będą odchodzić. I ostatnie zdanie a propos SLD. Jesteśmy nad progiem. To pokazuje, że zrobiliśmy krok do przodu, jeśli chodzi o myślenie powrót do polskiego parlamentu. Ale nikogo to nie zaspokaja, nie zadawala. Więcej powiem, przed nami wielkie wyzwanie, bo albo na Lewicy będzie nowe myślenie o tym, jak ma wyglądać spójność tej Lewicy, bo jednak rozdrobniona jest cały czas. SLD udało się zgromadzić 20 ponad podmiotów, ale razem poszło oddzielnie, zieloni oddzielnie. Są inne ruchy. To my nie będziemy w stanie być takim wiatrem, żaglem, który nabierze wiatru i poprowadzi wyborców Lewicy do jakiegoś sukcesu. No myślę, że to słowo żagiel to troszkę na wyrost, bo były przecież przed tymi wyborami słowa ze strony działaczy SLD, że liczymy na dwucyfrowy wynik. Andrzej Rozenek mówił jeszcze bodajże w piątek, że liczy na 5% poparcie. Skończyło się tak, że wy jako SLD w skali kraju 5,7, Andrzej Rozenek w Warszawie 1,5, czyli no generalnie klęska. I w związku z tym najważniejsze pytanie, i zresztą to jest też wpis na Twitterze pana z wczorajszego wieczoru. Jestem w marnym nastroju i mam wrażenie, że Lewica, jeśli nie wymyśli się programowo na nowo, to próżno szukać wiatru, który powieje wyborczy żagiel. To, o czym pan dzisiaj mówił. Tylko ja się zastanawiam nad tym, na ile to jest kłopot programu, a na ile to jest kłopot pójścia samodzielnie. Nie przeszarżowaliście tym, że nie weszliście w skład Koalicji Obywatelskiej. Stawialiście na swój sprawdzony szyld SLD, który być może już nie kusi wyborców? Po pierwsze, byliśmy w wielu miejscach w Koalicji Obywatelskiej razem z Platformą Nowoczesną czy PSL-em, jak na przykład w Lublinie, jak na przykład w Wrocławiu czy w Łodzi. No ale w skali kraju nie byliście, bo Schetyna była Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, nie było tam Włodzimierza Czarzastego. Ale chcę skończyć, bo to była myśl taka. Mamy swoje programy, idziemy razem, ale każdy ma swoją podmiotowość. W Nowoczesnej i w Platformie było przekonanie, zostawcie plecak z programem i chodźcie do naszej koalicji. Znaczy, ja zgadzam się, że ważne jest, żeby zatrzymać ideowo PiS, bo niszczy polską demokrację, ale nie zgadzam się z tym, że mamy odłożyć programy i zapisać się wszyscy do konserwatywnej, liberalno-konserwatywnej Platformy i powiedzieć, tam będziemy. No nie, to nie jest dobrze, takie teraz... myślenie. Ale jeszcze skończę o Lewicy, bo pan ważne pytanie zadał. Ja czuję niesmak. Znaczy, mam takie przeświadczenie, że nie jest dobrze. Znaczy, gdybym tutaj przyszedł i powiedział panu, jest dobrze, to bym nie był sobą. Jest niedobrze.
ale nie jest tragicznie. To znaczy nie jest tak, że wieko... 5,7 nie jest tragicznie? Bo chcę powiedzieć o tym wieku trumny. Znaczy przez wiele miesięcy, a wcześniej lat, od 2015 roku słyszeliśmy, że trumna z SLD się zamknęła i już szukamy nowych rozwiązań, takich, które pozwalają myśleć o tym, że lewica w Polsce jest na cmentarzu. No nie, znaczy wieko jest otwarte, my z trumny wyszliśmy, nawet nie jesteśmy na cmentarzu, bo 5,7 to jednak obecność w polskim parlamencie, to jednak samorządowcy, to jednak zwycięstwa w miastach, o których powiedziałem na początku, ale trzeba wymyślić definicję. Ja powiedziałem, no winna jest strategia. Nie mieliśmy najlepszego przekazu na sam koniec. I jako członek kierownictwa ponoszę za to odpowiedzialność. Biorę za to odpowiedzialność. Ja też się zastanawiam, co dalej. Czyli co, zmiana kierownictwa w SLD? To nie chodzi o zmianę kierownictwa. To znaczy chodzi o to, czy nie popełniliśmy gdzieś błędów. Znaczy ja czuję się winny. Ja nikogo nie będę oskarżał z SLD, ani z kierownictwa, ani Włodzimierza czy z tego, nie, bo to nie jest ta droga. Ja czuję się winny. Więcej, mam wyrzuty sumienia, że może zrobiłem za mało. Jak zrobiłem za mało, to może powinienem powiedzieć, słuchajcie, no niech mnie zmienią inni, bo to jest może inna droga dla kogoś innego, kto otworzy się i powie, no słuchaj, nie zawiodłeś. A inni sami siebie oceniają. W SLD, jak będziemy się tylko rozliczali, każdy będzie kogoś oskarżał, to źle skończymy. Ja mówię o swojej odpowiedzialności, tak czuję. Ostatni cytat, przepraszam, z polityka SLD. Włodzimierz Czarzasty wczoraj wieczorem. To jest początek drogi, to jest początek drogi. Ta droga rozpoczęła się niestety od wypadnięcia Sejmu. Powoli będziemy budowali poparcie dla naszego środowiska. Pierwszy etap to 5,7. Poczekajmy do jutra, wierzę, że przebijemy 6%. Koniec cytatu. To jest początek drogi? SLD, które rządziło krajem, które nie potrafi wejść do Sejmu, które zdobywa 5,7 w skali kraju przy sejmikach, początek drogi? Chyba wejścia do Koalicji Obywatelskiej jako jedynego ratunku. Nie, znaczy, ja nie widzę się w Koalicji Obywatelskiej z takim przeświadczeniem, że ktoś mnie zaciągnie tam dlatego, żebym był tylko członkiem projektu, który ma powstrzymać PiS bezideowym. Nie. Znaczy, jeżeli ktoś tak powie, to ja odejdę z polityki, bo ja tak nie chcę. Czyli znaczy, jak SLD zdecyduje się na krok wejścia do Koalicji Obywatelskiej, to Krzysztof Gawkowski wychodzi z SLD. Tak, bo to nie jest mądre. Znaczy, ja nie czuję potrzeby dzisiaj budowania z Platformą Obywatelską i Nowoczesną koalicji opartej tylko o nazwiska. Jeżeli to będzie porozumienie ideowo-programowe, pokazujące, że w przyszłym parlamencie możemy załatwić interesy najbiedniejszych, najsłabszych, pomóc tym, którzy są wykluczeni, nie likwidować programu 500+, ale i demokrację szanować, to jest dla mnie jakaś koncepcja. Jak mówimy pozytywnie o Unii Europejskiej, to SLD wprowadzało Polskę do Unii Europejskiej, ale że ktoś mi powie, zapisz się do Koalicji Obywatelskiej, no to ja nie widzę swojego miejsca w takiej formule i takiej partii, bo to nie jest myśl, która mnie kusi, a więcej, nawet nie jest sexy, trendy dla ludzi, bo jak złączymy poparcie dla Platformy i Nowoczesnej z 2015 roku, no bo jak tak porównujemy, to popatrzmy, to ono jest mniejsze o kilka procent niż te partie miały razem. To znaczy, że co? Zrobili koalicję, dołożyli do tego Barbarę Nowacką z Inicjatywą Polską i okazało się, że mają mniejszy wynik niż 4 lata, lata temu. Tak i tak lepszy niż to, co pokazywały sondaże tydzień i kilka jeszcze dni przed wyborami. Zacząłem od tego, że się uderzyłem w piersi za wynik SLD. No więc ja nie twierdzę, że gdzieś jest dobrze, a gdzieś jest źle. Nie oceniam rzeczywiście sytuację. W Polsce definiuje się, mam wrażenie, od nowa scena polityczna, bo i PiS nie ma sukcesów. To znaczy to, że jest 32%, to po pierwsze jest gorzej niż w 15 roku. Po drugie, to nie jest tak, że dzisiaj PiS wygrywa, będzie rządził w sejmikach, bo mam wrażenie, że SLD też będzie wielu potrzebne do tego, żeby PiS zatrzymać. A w końcu po trzecie, wybory pokazały, że jeżeli mamy dużą mobilizację, jak w Warszawie, to PiS jest do zatrzymania. Te wszystkie rzeczy będą zmieniały obraz sceny politycznej. Podkreślam, na lewicy dzisiaj za mało myśliśmy o tym, żeby budować się jeszcze bardziej rozszerzać. Trzeba mądrości. Trzeba rozmawiać z Razem, z Zielonymi, budować wspólny blok. Jeżeli jego zabraknie, to może się okazać, że te 5,7 będzie marzeniem na następne wybory. Jak Krzysztyna zadzwoni do Włodzimierza Czarzastego i powie, usiądźmy, porozmawiajmy o tym, żebyście weszli do Koalicji Obywatelskiej przed wyborami do Europarlamentu, przed wyborami parlamentarnymi. Włodzimierz Czarzasty spotka się z wami jako z kierownictwem SLD. Jakie pana zdanie są te najważniejsze punkty, które wy będziecie chcieli wnieść do Koalicji Obywatelskiej? Jeżeli one nie będą spełnione, to nie wejdziecie. Znaczy, ja bym podzielił na dwie części. Pierwsza część to jest społecznych spraw, takich jak załatwienie chociażby utrzymania programu 500+. Dotrzymanie słowa, jeżeli mówimy o kwestiach dotyczących polityki społecznej w Polsce, bo one są bardzo ważne. Kwestie światopoglądowe dla mnie osobiście bardzo ważne. Sprawy dotyczące związków partnerskich. Myślenia o tym, czy in vitro będzie normalnie realizowane. No, ale o tym też Nowoczesna mówi, o wielu tych postulatach. No dobrze, ale przypominam, że Platforma z Nowoczesną głosowały między innymi za tym, żeby odrzucić projekt Barbary Nowackiej, który wprowadzał do Sejmu rozmowę o aborcji. Rozprowadzał rozmowę. To nie był projekt ostateczny. Nawet się nie zgodzili na rozmowę. No to a po czynach ich poznacie. To znaczy dla mnie, jeżeli mówimy, że tak robimy, to później podnosimy ręce i głosujemy, a nie mówimy, dobra, chłopaki, to dziewczyny, tutaj idziemy razem, a później to wiecie, no ale generalnie nie wypada. Nie. W polityce wszystko wypada pod warunkiem, że jesteś uczciwy. W Łodzi, podkreślam, to się udało. Zdanowska była uczciwa dla lewicy, lewica była uczciwa dla Zdanowskiej. W Lublinie, pomimo tego, że Marsz Równości się nie odbył, to jednak mieliśmy jakiś rozsądek i nie było wojny. W tym wszystkim, w tym wszystkim jest jeszcze Jacek Majchrowski, który pokazał, że można z komitetu Jacka Majchrowskiego połączyć Nowoczesną, SLD, PSL,
Komitet Lokalny i Platformę. No udało się? Udało. Dlatego to nie może być tak, że będzie rozmowa polityczna o tym, co kto rozda komu stołki. Dla mnie to jest passé i ja się nie godzę na taką politykę. Panie Krzysztofie, dwa bardzo krótkie pytania i proszę o bardzo krótką odpowiedź. Pierwszy cytat. Jeśli to będzie służyło dobrej zmianie, wejdziemy w sejmikach w koalicję z SLD, mówi Jarosław Kaczyński. Jest nie to możliwe? Nie wejdziecie. Nie. W żadnym sejmiku. To mnie też nie będzie w tej partii, jeżeli ona by gdziekolwiek weszła w koalicję z PiS-em. I drugie, ostatnie pytanie. Gdzie jest Włodzimierz Czarzasty? Bo to pan we wszystkich mediach się pojawia, a nie lider pana partii. Myślę, że Włodzimierz Czarzasty wczoraj zabrał głos po tym, jak wygląda... Ale do mediów nie przychodzi. Myślę, że przyjdzie czas na to, żeby podsumować. Myślę, że zbiera dane z całego kraju i wiem jedno, też pewnie źle się czuję z tym wynikiem, no bo to nie jest tak, że można dzisiaj ogłaszać sukces. Dzisiaj mamy początek ogłaszania tego, że mamy indywidualne sukcesy, ale jednak SLD w skali kraju oczekiwaliśmy więcej. Krzysztof Gawkowski, dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Bardzo.